No i jedziemy dalej. No i tak, w tym miejscu, gdzie chwilę sobie tak posiedziałem, pooglądałem wszystko, zobaczyłem parę fajnych rzeczy i po kolei właśnie teraz wam pokażę. Pierwsza rzecz. O, to jest ten fajny widok na sosny. Sosny? Czy jak tam? Na te wielkie drzewa. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie, ale na żywo super wyglądają. Szczególnie właśnie, jak tak się popatrzy na nie do góry. Jak się fajnie tam wznoszą. Druga rzecz. Bóg. O, właśnie, to była bardzo fajna rzecz. Bóg, tutaj taki młody. Młodziuteńki buczek. Ale co najciekawszego tutaj w nim zauważyłem. O, to jest to. To tutaj, to widać jakiś stary, bo już jest, bo widać, że jest suchy, jakiś stary konar, stary kawałeczek, kurczę, pińka, gałęzi. Tutaj widać, że jest obrośnięty już korzeniem, bo to idzie tam w głąb. Tylko tak się zastanawiam, czy to jest możliwe, żeby to był korzeń tego, z tego buka, dlatego że on tutaj jest niewiele węższy niż ten pień. Czy to jest możliwe, żeby taki młody buk miał takie ogromne konary? Ale kto wie. Bo ja podejrzewam, że tutaj kiedyś w tym miejscu rósł stary buk, został wycięty. Być może ten konar to jest fragment po starym buku. No i jakiś fragment jego gałęzi, która została już obrośnięta częściowo. No i możliwe, że zaadaptował młody te stare konary, albo po prostu młody jest kontynuacją starego, ze starego pnia. No tak to, tak podejrzewam. Dalej, co fajnego zobaczyłem? Fajny młody dąb. Też tak patrzę po tym pieńku, że on nie jest stary. O, i tutaj tak zaczyna powolutku się rozrastać w górę. Ma jeszcze bardzo słabiutkie listki, ale dęby są niesamowicie silne. I myślę, że to będzie bardzo fajne drzewo później, za kilkadziesiąt lat. To jeżeli chodzi o takie rzeczy, które mnie zainteresowały, może nie każdego, ale z ciekawostek takich, które powinny zainteresować każdego. O, to tutaj widzę tak. Wcześniej to zauważyłem, a teraz tylko pokazuję nory. Lisie nory chyba to są. Bo nie wiem, jakie zwierzę by takie wąziuteńkie jamy porobiło. O. Jedna, a ich jest tam dużo więcej później. Takie wejście do niej. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Nie łapiemy już. No szkoda. Słychać hejno, godzina 12, południe. Samo południe. Ennio Morricone. Jedna lisia nora. I jedziemy dalej, po kolei te, które zobaczyłem tutaj. To jest mniej więcej w promieniu 5-10 metrów tych nor. Ja zauważyłem chyba z 5-6. To na pewno ich jest więcej. Następna. Teraz trzecia, częściowo zasypana. Z tej strony, o, tej nie widziałem wcześniej. Tu prawdopodobnie czwarta. Dobra. Cztery, tak, na razie. Cztery. Jedziemy dalej. Pięć. Nie wiem, czy ta jest aktywna, ale na pewno tu była wcześniej nora. Czyli to byłaby piąta. A tutaj chyba coś widać, coś tam się dzieje. Jest pajęczyna, także dzisiaj na pewno nikt nie wchodził ani nie wychodził. 5, 6 tutaj. Szósta. Co dalej? Tutaj widzę z przodu jeszcze taka
Taka też jedna siódma nora. Zaraz tam dam dalej chyba jeszcze. W każdym razie jak na razie 7, a to wszystko jest od tego kamienia, gdzie wcześniej stał aparat. O, on jest zaraz, to jest na tym ja siedziałem, a aparat był na tym, gdzie jest mech. O. Czyli to jest ta siódma nora. No, powiedzmy 7 metrów. 10 nie będzie nawet. Co dalej? Lecimy jeszcze tu gdzieś było. Jak nie, no to zobaczymy następne ciekawostki. Nie widzę tej nory, dobra, to nic. Ale 7 to i tak dużo. W takim maluteńkim, w tym obszarze, promieniu. Co tu się dzieje? Dobra. No, o właśnie, tutaj taki fajny widoczek będzie. No, nie wiem, czy aparat to będzie w stanie oddać. A, ale jest ekstra widok tutaj. Stoję na takiej niewielkiej skarpie. Ale wydaje się, jakby była przepaść pode mną. W ogóle teren bardzo ciekawy. Pełno takich tutaj takich rowów, jakby nie wiem co to. Nie wygląda to na koryta strumieni, bardziej na jakieś takie okopy, ale też no nieregularne bardzo, nie wiadomo co to było. Tajemnica, wszędzie jedna wielka tajemnica wokół Śnęży. I co tutaj mamy? Ten widoczek fajny. No piękne widoki. O, tutaj jest taka stara brzoza. Nie ma już liści, ale na niej widzę hubę. O, chyba będzie widać teraz. Fajnie porosła hubą. I teraz tak, żeby zejść. A jeszcze jedna rzecz. Tam dalej. Nie będzie tego widać na filmie, ale tam dalej ode mnie jakieś 20-30 metrów jest taki bardzo gęsty młodnik. I tam jest od groma i trochę dzików. Całe stada, rodziny dzików. Jak tutaj wchodziłem, już widziałem, jak biegały, podrywały się. No co najmniej kilka, nie wiem, 8-10 sztuk takich grubych, dużych, poderwało się, prychały jak stare byki, tak, taki basowy, kurde, mocny dźwięk, także tam na pewno ja nie będę wchodził. Nie polecam raczej nikomu. No i ja niestety powolutku już muszę wracać, bo mi się wyczerpuje limit.